dzieciami. A właśnie, a teraz już wyjątkowy temat, bo temat, znaczy bardzo ważna persona na każdym weselu, rozkręca imprezy, jest przede wszystkim, no właśnie, wodzirejem i konferansjerem, ale jest pewna różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami. To teraz ją właśnie wyjaśniamy. Sylwester Laskowski w studiu, witamy Dzień serdecznie. Dzień dobry. Wodzirej weselny, a także Maciej Wilkanowski, konferansjer, ale dobry, wodzirej, łamane przez wodzirej także. I jeszcze tak. DJ. Wodzirej. DJ, konferencjer, bo u mnie zaczęła się przygoda od DJ-ki tak naprawdę. No. Ja zacząłem grać jako DJ dopiero z czasem, kiedy zostałem zaproszony właśnie jako DJ na takie wesele, żeby poprowadzić, no musiałem się z tym zmierzyć. W związku z tym poprosiłem kolegę z starszym stażem, który był już wprawiony w boju, w prowadzeniu wesel, no i razem poprowadziliśmy to wesele. Aczkolwiek... Razem na początku. Ja zająłem się tą kwestią muzyki, kolega kwestią poprowadzenia wesela. Niestety totalnie mi się to nie podobało, bo to była taka stara szkoła lat 90., gdzie po prostu no, były jakieś żenujące zabawy, konkursy. No tak. Ta konferansjerka też nie była dokładnie taka, ale jaka powinna być. Ale ta energia od ludzi była fajna. Słucham? Energia od ludzi była fajna. Nie, no właśnie on do końca nie pokazał tego, co ja chciałem zaprezentować. Aha, w związku z tym już na kolejne wesela, które byłem zapraszany, a było ich z roku na rok coraz więcej, stwierdziłem, że będę dążył do określenia swojego stylu. Swojego stylu, który będzie niebanalny i będzie odróżniał się od reszty, tak? Wiadomo, są szkoły wodzirejskie, które uczą, przygotowują wodzirejów, konferansjerów do właśnie prowadzenia wesel. Ja zawsze moim marzeniem było być oryginalnym, nietypowym, i prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie wyróżniać się od reszty. W związku z tym wykształciłem swój styl, swoje zabawy, swoje konkursy, no i konferansjerka. Ale tak, są takie momenty, że pan przestaje mówić i puszcza muzykę na weselu, tak? Są takie. Dobra, tak, to skorzystajmy z tego momentu teraz. Chwila. Bo pańska historia jest równie niesamowita i niezwykła. Doktorat z telekomunikacji, tak? Magister sztuk pięknych. A organizuje i właściwie zapewnia dobre tempo i dobrą zabawę na weselu. Jak to się zaczęło? Jako muzyk, jestem po akademii muzycznej gitarzystą, zaangażowałem się w granie na weselach i było dla mnie oczywiste z doświadczenia troszkę bywanie na weselach, z doświadczenia kolegów, którzy są wodzirejami, że funkcja wodzireja na weselu się przyda. I to było po prostu oczywiste, że organizując zespół, który będzie grał na weselach, czułem, że będzie fajnie też być wodzirejem, czułem, że mogę być w tym nie najgorszy i podjąłem decyzję, że będę. Ale to jest przecież niezwykle, to już pan troszkę o tym wspomniał, niezwykle ciężka sprawa, bo tak, musisz zderzamy się z takim stereotypem, to po pierwsze, ale zderzamy się też z tym stereotypem, że zabawy, które wodzirej proponuje, nie zawsze trafiają w gust czy pary młodej, czy gości, a czasami gust pary młodej rozmija się z gustem gości. Jak to wszystko pogodzić, jeszcze to jest jeszcze swoim... pytanie do pana Sylwestra. Okej. Okay. Faktycznie w kontekście wesela mamy trzech kluczowych graczy, którzy wpływają na ostateczny wynik tej imprezy. To jest para młoda, to są goście, których nikt nie zaprasza do stołów rozmów przed weselem i to jest cała trudność. I ta ekipa prowadząca, typu wodzirej, zespół czy DJ. Nigdy to, co proponują ekipy prowadzące, nie może iść w sprzeczności z tym, czego oczekuje para młoda. Tak? Czyli to jest zawsze z nimi uzgadniane. Nie ma nigdy niczego, czego para młoda by sobie nie życzyła. Aha. Bywa, że gusta gości są inne niż para młoda chciałaby, żeby... No tak, bo para młoda na przykład powie, nie chcemy disco polo. No, to jest wybitny, klasyczny przykład. A później się okazuje, że po godzinie pierwszej tak, wszyscy jednak jesteś szalona i oczywiście cały parkiet. To jest odwieczny problem, muzyka disco polo. Jakby ustalając scenariusz, zawsze jest to pytanie. I jaki tak, jest nie wasz słucha, a kto się stosunek słucha? Do muzyki właśnie. Disco polo? I często jest tak, że to się właśnie mija. Para młoda nie chce disco polo, a potem przychodzą goście. No i słuchajcie, kiedy będzie disco w polu, nie? No i co? No w końcu idzie się do pary młodej, się pyta, słuchajcie, no są naciski, rodzina naciska, wujek już mówi, że zaraz pójdzie, no co robimy, co robimy? Słuchajcie, zdecydujcie. No dobra. No i zaczyna się disco chłosta wtedy, także wiadomo, i lecimy. Ja nie lubię wesel monotematycznych, lubię żonglować muzyką, więc każdemu tak naprawdę różne style trzeba wprowadzać na weselu. Niestety nie zawsze się to da. Jest część ludzi, jak ja to nazywam, uczulona co do muzyki disco polo, czyli puści się tylko jeden utwór i już przychodzi obrożenie.
żono, proszę państwa, my nie jesteśmy ze wsi, niech pan mi to nie puszcza. A są też osoby, które niestety bez muzyki disco polo nie są w stanie się bawić. Nic po prostu nie da rady. Rock and roll, lata 70., 80., 90., nie wiem, Krawczyk, Maryla. Nie, musi być disco polo, jak ja to nazywam. No dobrze, a jak pan sobie z tym poradził? No bo jako wykształcony muzyk, gitarzysta, no pewnie do muzyki disco polo też miał pan konkretny stosunek. Lekki dystans może, ale... Faktycznie na początku, jak zaczynaliśmy, nawet na naszej stronie internetowej reklamującej nasz zespół, były słowa, że jeżeli szukasz zespołu grającego disco polo, to nie my. Także to była bardzo jasna na początku selekcja. Do momentu, kiedy na jednym z wesel omal nas nie zlinczowali, para młoda chciała mieć zespół bez disco polo, ale okazało się, że zaprosili gości, którzy nie chcieli mieć zespołu bez disco polo i było naprawdę trudno. Moje osobiste zdanie na temat disco polo jest takie. W ogóle muzyka disco polo jest problematyczna, teraz się z szacunkiem odnoszę do ludzi, którzy lubią tę muzykę, ale jest problematyczna. Dam taką przytoczę panu historię. Na jednym z portali typu, chciałem już powiedzieć jakąś nazwę, ale to pewnie nie stosowne. Dobrze, że się pan ugryzł w język. Na jednym z portali typu Double Wings, to mi wolno zrobić, to jest moja firma. Była przeprowadzona ankieta, gdzie zadawano respondentom dwa pytania. Jakie muzyki słuchasz przede wszystkim, jakich innych rodzajów muzyki słuchasz jeszcze? Mm-hmm. I jakoś to uszeregowano. Na jednej skrajności byli ludzie, którzy przede wszystkim słuchali jazzu i oni okazali się mieć najszersze horyzonty muzyczne. Mogli słuchać dosłownie wszystkiego. Ludzie, którzy słuchali przede wszystkim disco polo, na pytanie, czego słuchasz jeszcze, odpowiadali niczego. I teraz, dlaczego to się zaczyna problem? Ja teraz zacytuję coś, to brzmi zabawnie, choć tak naprawdę zabawne nie jest, ja się uśmiecham, gdy takie pytania czy prośby są, ale to jest samo w sobie troszkę zabawne. Podchodzi ktoś i mówi, panowie, zagrajcie coś do tańca. Cytuję, zagrajcie coś do tańca. Jest dla mnie oczywiste, że prosi o disco polo, bo my cały czas gramy do tańca. Tak? To jest pojęcie względne. I to jest faktycznie trudność, że... I nie powinno się odmówić w takim wypadku. Znaczy nie, to zależy. Jakby, jeżeli podeszłaby para młoda albo rodzice pary młodej, tak, lub świadkowie, którzy byli, tak podejrzewam, wysłannikami pary młodej, to jest oczywiste, że musimy zrealizować prośbę, którą oni formują, bo to jest ich wesele, a nie nasze. Oczywiście. Jeśli przychodzi ktoś z gości, to nie jest oczywiste. Jeżeli młodzi określili jakiś kierunek, To jest jeszcze najtrudniejsze, To ja mam bardzo ryzykowne, bo jako, że trochę czas nam ucieka, to mam bardzo ryzykowne zadanie dla pana Macieja, żeby w kilku zdaniach powiedział, dlaczego konferencjer czy wodzirej to rzecz kluczowa na weselu, a nie na przykład robimy tak, że prosimy tylko DJ-a, żeby tylko i wyłącznie grał, albo zespół tylko i wyłącznie grał, a konferencjerką zajmę się ja albo wujek Wojtek. Albo jakoś to będzie. Bo DJ to za mało. Wesele jest taką imprezą, gdzie musi być ktoś, kto sprzeda swoją energię, sprzeda swoją pozytywną energię i poniesie tłum, tak? Także my sprzedajemy przede wszystkim energię i chodzi o to, żeby jak największą liczbę ludzi zachęcić do wspólnej zabawy. Trzeba mieć w tym wszystkim oczywiście wyczucie, nie może być nic na siłę. Wesele to jest taka typu impreza, gdzie nie wszyscy przychodzą typu, tak jak na Sylwestra, że kupujemy bilet i mówimy Zośka, idziemy się wytańczyć. Wesele to jest taka impreza, gdzie niektórzy przychodzą, bo muszą, niektórzy przychodzą, ale nie chcą tańczyć, bo nie potrafią, nie umią, bo nie chcą. Trzeba dać im wtedy ten kawałek przestrzeni, a wszystkich tych, którzy chcą z nami po prostu tańczyć, mobilizujemy do tego swoją energią i swoim pozytywnym nastawieniem. Maćku, powiemy ci, że namówiłeś nas. Ja wyczułem tę energię, absolutnie, panowie. Tak. Zapraszam, także oczywiście obręczę, także nie mam problemu. Marcelina jest absolutnie w najlepszym czasie. Ja już Różańca i do Różańca. No tak, ale mówię, że jeszcze przed weselem, ale jeszcze dobrze. Zmieniamy ten trudny temat. Bardzo panom dziękujemy. Dziękujemy bardzo, ale zostajemy w temacie muzyki. No właśnie, bo temat muzyki, ale przenosimy się do Tajlandii, bo w Tajlandii śpiewa się kołysanki dla słoni. Co więcej, to działa.